Witajcie! Dziś mam dla Was przepis na szybkie, pyszne, zdrowe i bezglutenowe pierniki świąteczne. Do ich przygotowania będziemy potrzebować pół szklanki mąki jaglanej, szklankę mąki gryczanej i pół szklanki mąki ryżowej. Do tego 2 całe jaja, 4 duże łyżki oleju kokosowego, 2-3 łyżki miodu oraz mieszankę przypraw, np. cynamonu, imbiru, kardamonu, gałki muszkatałowej, goździków i anyżu, ale możemy też użyć gotowej mieszanki do piernika. Do tego dokładamy łyżeczkę sody oczyszczonej, szczyptę soli i możemy także użyć karobu. Jest to tak zwany chlebek świętojański, który używamy zamiast kakao. Ja stosuję go ze względu na jego dobre właściwości zdrowotne i świetnie się on komponuje z miodem ze względu na swój słodki smak. Zaczynamy od mokrych składników. Do miski wlewamy 2 jajka oraz olej kokosowy. Tak jak obiecałam, przepis będzie szybki, dlatego wystarczy wszystko zblendować ręcznym blenderem, tak żeby nie było grudek. Następnie dosypujemy szklankę mąki gryczanej, pół szklanki mąki jaglanej i ryżowej. Dodajemy do tego przyprawy zmieszane z łyżeczką sody i 2 łyżeczkami karobu, szczypta soli. Dodajemy miód i wszystko znowu dokładnie blendujemy. Jeżeli ciasto byłoby zbyt wodniste, dodajcie mąki, tak żeby przy wyrabianiu ręką ciasto ładnie odklejało się od dłoni. Na blat wysypujemy mąkę, ja użyłam mąki kokosowej i wykładamy nasze ciasto. Pieczenie wcale nie wymaga dużej ilości przedmiotów. Zamiast wałka możecie na przykład użyć butelki. Ja zastosowałam mój wazon. Przygotowanie samego ciasta zajęło nam nie więcej niż 10 minut, ale teraz zaczyna się zabawa w wykrawanie pierników i to już zależy od Waszej inwencji twórczej. Gotowe pierniki wykładamy na blachę pokrytą papierem do pieczenia i pieczemy około 15 minut w temperaturze 150 stopni. Jeżeli chcecie bardziej ozdobić swoje pierniki, możecie użyć twardych landrynek i na przykład takie pierniczki będą pięknie prezentować się na choince. Brawo! Pierniki gotowe!